Tatuaż, barwnik, pigment, tusz, fotel, skóra, dezynfekcja, wzór, igła. Tatuaż, tatuażu, tatuażowi, tatuaż, tatuażem, tatuażu, tatuażu, tatuaże, tatuaży, tatuażom, tatuaże, tatuażami, tatuażach, tatuaże, tatuować, tatuować się, wytatuować, wytatuowany, tatuażysta, tatuażystka, tatuator, tatuatorka. Tatuaż. Forma modyfikacji ciała polegająca na wprowadzeniu tuszu do skóry właściwej, aby zmienić jej kolor. Najstarsze ślady tatuowania, na które potrafimy znaleźć dowody, pochodzą z mumii egipskiej kapłanki, żyjącej 2000 lat przed naszą erą. Metody tatuowania ciała rozwijały się i rozprzestrzeniały. Objęły plemiona indiańskie, indoirańskie, hamickie, semickie, indoeuropejskie, liczne plemiona azjanickie, a także ludy z terenów Azji, Japonii i Chin. Trzy metody wykonywania tatuaży. Pierwsza technika polega na drapaniu skóry ostrym narzędziem wzdłuż naszkicowanego rysunku. Tak podrażnioną skórę wciera się barwnik, który z czasem, w miarę zabliźniania się ran, pozostaje tam na zawsze. Do wykonywania tatuażu za pomocą drugiej metody wykorzystywano nić ze zwierzęcego ścięgna. Zanurzano ją w barwniku i przy pomocy igły przeciągano ją pod skórą wzdłuż naszkicowanego rysunku. Metoda ta pozwalała na wykonywanie prostych motywów i wzorów. Trzecią używaną współcześnie metodą tatuowania jest wprowadzanie barwnika pod skórę poprzez jej nakłuwanie. Metoda ta umożliwia tworzenie skomplikowanych wzorów i jest prawie bezbolesna. Rodzaje tatuaży. Tatuaż traumatyczny, naturalny. Tatuaż amatorski. Tatuaż profesjonalny. Tatuaż kosmetyczny, makijaż permanentny, tatuaż medyczny, tatuaż tymczasowy, biotatuaż. Brazylijka Helen Fernandez nie potrafi doskonale rysować, ale tworzone przez nią zgrabne półamatorskie tatuaże stały się niezwykle popularne i pożądane. Założone przez nią w 2017 roku konto na Instagramie, gdzie prezentuje swoje prace, ma już blisko 80 tysięcy obserwatorów. Jej zadowolonych klientów można liczyć w setkach. Mówi, że tworzy śmieciowe tatuaże. Makijaż permanentny to trwałe podkreślenie ust, oczu i brwi. Uwaga! Najpopularniejszym synonimem słowa tatuaż jest słowo dziara. Dziara. Dziary. Dziarze. Dziarę. Dziarą. Dziarze. Dziaro.
dziary, dziar, dziarom, dziary, dziarami, dziarach, dziary, dziarać, dziarać się, wydziarać, wydziarany. Wybór studia tatuażu. Pierwszym krokiem do wykonania tatuażu jest wybór profesjonalnego studia tatuażu. Aby dokonać najlepszego wyboru, warto osobiście odwiedzić studio, porozmawiać z tatuażystami oraz ocenić poziom czystości i higieny w salonie. Dobrym pomysłem będzie również sprawdzenie opinii o konkretnym miejscu w internecie. W internecie można także obejrzeć zdjęcia wcześniejszych realizacji. Wybór motywu i wzoru. Pierwszym etapem tatuowania jest wybór motywu, wzoru, obrazka oraz wykonanie projektu przez tatuatora. Na tym etapie możesz po raz kolejny zastanowić się nad wielkością i umiejscowieniem tatuażu. Zanim zdecydujesz się na wykonanie tatuażu, koniecznie poczytaj więcej o stylach tatuowania oraz zapoznaj się z portfolio poszczególnych tatuatorów, aby wybrać estetykę, która odpowiada Ci najbardziej. Proces tatuowania. Wybrany wzór jest drukowany na specjalnym arkuszu i przyklejany na zdezynfekowaną wcześniej skórę. Następny krok to wykonanie tatuażu. Wprowadzamy barwnik za pomocą maszynki pod skórę. Cały proces tatuowania trwa kilka, a nawet kilkanaście godzin, w zależności od wielkości i stopnia skomplikowania tatuażu. Zakończenie procesu. Na koniec oczyszczamy skórę i zabezpieczamy ją folią. Folii nie należy zdejmować przez kilka godzin. Należy uważnie zapoznać się ze sposobami pielęgnacji skóry, zarówno po procesie tatuowania, jak i później. Nie należy wystawiać świeżego tatuażu na słońce, chodzić do sauny, a także używać kosmetyków z alkoholem. Tatuaż należy dobrze nawilżać. Jeśli nie chcesz, żeby tatuaż wyblakł, należy zawsze smarować go kremem ochronnym z wysokim filtrem. W Polsce nie ma ustawy ani rozporządzenia, które regulowałoby kwestię robienia tatuażu osobom niepełnoletnim. Studiu tatuażu, pod warunkiem rzetelnie wykonanej usługi, nie grozi żadna odpowiedzialność karna za wykonanie tatuażu osobie poniżej 18 roku życia. Rodzic nie może siłą doprowadzić do usunięcia tatuażu u małoletniego dziecka.